Co? Sans? Stoisz przede mną? Dobry brat. Nie, zaraz! Ty w ogóle nie spałeś! Sans! To tak jakbyś nie poszedł spać celowo, aby chronić mnie przed ewentualnym niebezpieczeństwem. Wszyscy wiedzą, że to ja jestem silniejszy. To ja obronię ciebie. Dobrze. Poduszka, bierdziuszka, w luzie. Nie mogę uwierzyć, że zaczynasz te swoje głupie żarty od samego rana. A ja myślałam, że wypowiem świeżego powietrza. Nie! Oj, babcie, przestań się tak nadymać. Myślę, że powinieneś swoją złość po prostu siebie wypuścić. Jesteś dosłownie najgorszy! Idź, dzieciaku, ja muszę zmienić bluzę. Śniadanie czekam. Zaraz do was zejdę. Wiesz co, Sans? Wróć powiedział mi, że zaraz po śniadaniu nas zostawi. Jest bardzo zdeterminowany, aby wrócić do domu. Nie wiem, co o tym myśleć. Ludziu, będzie mi cię brakowało. Ludziu, czy wszystko? Wymiotowałeś moje wspaniałe spaghetti tylko po to, by napisać mi te cudowne wieści? Już nie mogę doczekać się twoich odwiedzin. Waterfall jest znacznie cieplej niż tutaj. Wpadnij jeszcze do nas. Staliśmy się takimi dobrymi przyjaciółmi. Ej, dzieciaku, po mojej drzemce znajdę cię i skoczymy razem do grillca, dobra? Oblendain była dla niego łaskawa. Nie lękaj się. Powiedziałem mi, że ludzi nosi stare tutu. Jestem pewien, że nigdy by się w coś takiego nie ubrał. Bardzo sprytny, bracie. Sens, czy mogę ci coś powiedzieć? Co? Więc chodzi o te koszmary. Powiedziałeś, że nie muszę o tym mówić. I nadal nie musisz, jeśli nie chcesz. Chodzi o to, znam cię jak nikt inny. Chodzi o to, że wiem o tym, że nie mówisz mi wszystkiego, Sans, ukrywasz wiele rzeczy przede mną. I wierzę, że robisz to, bo chcesz mnie chronić. Jestem już dorosły. Jestem odpowiedzialnym bratem i przyjacielem. Chcę dać radę. Nie, ja dam radę. Chcę być po twojej stronie. Nieść z tobą ten ciężar. Tak będzie lepiej dla nas obu. Pops. Tak? Ja widziałem... Nie. Ja czułem własną śmierć. Czułem, jak zamieniam się w proch. Zaraz ty... Co? Tak. Był realny. Bardzo, bardzo realny. Tak jakby to było inne życie i nie tylko ja tam umarłem. Pamiętam fragmenty, ale znam całość. Bo nic nie widziałem, jak Undyne idzie walczyć, ale wiedziałem. Nie, oboje wiedzieliśmy, że idzie na własną śmierć. I wiedziałem, że potwory umierają. Że wszyscy giną. I ty, Papyrus. Papyrus. Nie, nie chcę nawet o tym myśleć. Nie mogę. Teraz. Nie jestem w stanie znieść tej myśli, więc jak dałem sobie radę wtedy? Dlaczego katowałem się oglądaniem nagrań ze Snowdina? Spokojnie, Sans. Jesteś bezpieczny. Wszyscy są. Nikomu nic nie grozi. Wiesz, faktycznie jest mi lepiej. Miałeś rację, jesteś najlepszy. Wiesz, normalnie bym się zgodził. Ale teraz... Ja też mam najlepszego brata na świecie. Co? Zgadza się. I mam gdzieś, że świat to odkryje. Ej, ty tam! Szukasz nowego, czołowego brata? Szkoda. Tak się składa, że Sans jest już zajęty. Co? Pat, nie! Mój brat jest tylko mój. Zapamiętaj to sobie. Ej, ty! Brachu, błagam. Nie wiem, czy się kocham, czy cię nienawidzę. Głupoty gadasz. Nie umiałbyś mnie nienawidzić.
sens. Da, nic nie stałeś. Dobra, chodź do domu, śpioszku. Nie, he, he. Cześć. Wyspany? Nie miałeś koszmarów? Tak, wygląda na to, że tak. Jeśli chodzi o telewizor, to... Przepraszam, nie chciałem. Nic się nie stało? Dźwięk nadal działa, więc mogę słyszeć swój seksowny prostokąt. Seksowny prostokąt? Pap, skąd ty znasz to słowo? Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o pudełku makaronu? Nie chodzi mi o prostokąt, a seksowny. Au, od Alfis. Określa nim Undyne Metatona cały czas. Powiedziała, że to bardzo miły komplement. Od niej? Co? Tak, nazywam tak wszystkich. Undyne, Alfis, ciebie i... Przestań mnie tak zastydać. Wiesz, jestem pewien, że nie miałem czegoś złego na myśli, ale... Może Portland to jest komplement, ale w Sony to bardzo brzydkie słowo. Huh? No? O nie, nie wiedziałem. Naprawdę cię tak nazywałem? Przepraszam, dlaczego ona to zrobiła? Nic się nie stało. To pewnie nieporozumienie. Pogadam z nią, dobra? Teraz będzie fajna scena. Super. Cześć, Alfie. Słyszałem, że uczysz mojego brata przeklinać. Stan? Co ty tu robisz? Czyżbym przeszkodził wam w babskim wieczorze? Nie złość się. Przestań! W każdym razie, Alfis, mam do ciebie sprawę. Mój brat powiedział seksowny. Wiesz może skąd on mnie właściwie zna? Przepraszam, nie wiedziałam, że był w pokoju. Co, Alfis? Dobra, co jest grane? Nie przekleństwo. Jest, kiedy papaja go używa. Tak, bardzo mi przykro. Zobaczyłam ostry rysunek mojej ulubionej postaci i mi się wymknęło. Dobra, dobra, wybaczam, ale hamuj się. Dzięki. Więc nie może używać słowa seksownie. Przywajru się. To i kilka innych słów z jej listy. Listy? Ja je sobie robisz? Ty, tak, mam tu listę przekleństw. Chcesz zobaczyć? O, która to już godzina. Czas na moją przerwę z człowiekiem. Bawcie się dobrze. Ale tu nie ma żadnych wulgaryzmów tak właściwie. Co to ciumciać? Barabara, gzić. A co to jest za... Dlaczego paps ma jabłko nad głową? To jakiś kawał? Co do... Ten cholerny szkielet przed chwilą powiedział człowiek? Ale nie! Wróciłeś! Co jest tam? Powiedziała, że przeprasza. To było tylko nieporozumienie. Nie chciała cię nigdy urazić. Tak czy inaczej, myślę, że wezmę dzieciaka na śniadanie. Dobry pomysł, a skoro o tym mowa, masz zamiar powiedzieć mu o swoich koszmarach? Napomnę o tym, a co? Zastanawiałem się przed jego przyjściem. Zastanawiałem się, czy nie ma by z nimi coś wspólnego. Dzięki bracie. Nie ma sprawy, smacznego. Dzięki, do potem. Pa! Cześć dzieciaku. Coś cię martwi? Wyglądasz na roztargnionego. Nie? To dobrze, przepraszam za spóźnienie. To może wyskoczymy do Grilbiego? Znam skrót. Śmiało, siadaj. Ups, uważaj, bo możesz zająć miejsce poduszce, pierdziusz. Mniejszy, zastanów coś. Na co masz ochotę? Dobry pomysł. Grilbi dwa razy burgery. Wiem, że to już mówiłem, ale twoja obecność naprawdę uszczęśliwa papsa. Wiem też, że powinniśmy cię pojmać i oddać Asgurowi, ale sam nie wiem. Bardzo bym nie chciał, by tego doszło. Ale dzieje się coś dziwnego. Coś, co chciałbym rozwiązać. Może nie do końca rozwiązać. Bardziej zaakceptować coś, co już wiem. Bądź ze mną szczery, dzieciaku. Nie będę cię osądzał. Poznaliśmy się już kiedyś, a jeżeli tak, to czy skrzywdziłeś ich? Moich przyjaciół, moją rodzinę, mnie. Czy zabiłeś nas wszystkich, Frisk? Dzięki, Grubi. Wygląda pysznie. Nie miej mi tego za zło, dzieciak. Po prostu te myśli przeszły mnie na wylot. Jak to? To on pamięta? He? To byłeś ty?
Umiesz mówić? Dzieciaku? Mówię, że... Pamiętasz, jak wszyscy ginęli z mojej winy Sans? Tamina, jesteś bardzo zły, co? Powiedz mi więc, jak ci się udało to zrobić? Bo wiesz, jak do tej pory twoje raporty mówiły tylko o czasowych anomaliach. Byłeś pewien, że nie poznałeś anomalii osobiście. Zaraz, więc to o tym są twoje koszmary? Więc pamiętasz tylko fragmenty. Więc cokolwiek próbowałeś zrobić w poprzedniej linii czasowej nie zadziałało. Ale nadal sprawiło, że cierpisz. Płakałeś w ogóle kiedykolwiek sam? Wygląda to, że mnie masz, dzieciaku. Cieszę się, że ty dzisiaj zabrałam ze sobą. Wiele się nauczyłem. Pozbiłaś wiele moich wątpliwości. Więc dzieciaku, mam za to dla ciebie nagrodę. Na którą zasługujesz. Daj spokój, Sans. Czy to nieoczywiste, że mogę zresetować wszystko to, co zrobisz, Vivi? Dał radę, ty mały śmieci. Wybacz, Gryb za szynk. Byłem wściekły. Tak, zapłacę za szkody. Jeżeli świat się nie zresetuje. A nawet jeżeli, to twoja rada będzie cała. Wiem, że nie ma to sensu. Wiem. Ej, wiesz co? Popatrz na to, dzieciaku. Zupełnie tak, jakbym się patrzył w lustro.